Cześć, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dziś mamy 22 marca, piątek, a ja jestem w trakcie uprawy moim bezorkowcem. Uprawa uproszczona pod Przężytojarę na tej działce, którą mam od tygodnia w dzierżawie. Co do nawozów, które tutaj zostały wysiane i dokładnie ile kilogramów na hektar, to wrzucę w opisie nawozów i wapna granulowanego. A tutaj pomyślałem, że coś dla was nagram, żebyście zobaczyli, jak to u mnie wygląda, dlaczego tak, dlaczego taka uprawa, a nie inna. Tutaj pokrótce widać, robię raz przy razie, po tej stronie jest zrobione, po drugiej jeszcze nie. Za chwilkę dojadę do końca pola, odwrócę się i wyjdę pokazać wam ten agregat do tej, powiedzmy, uprawy uproszczonej. Nie jest to jakiś cudowny, super wynalazek nowoczesny za grube hajsy, tak? Ale uważam, że no jakoś tam daje radę, spełnia swoją rolę i do takiego ciągnika jak ten, czyli do Johna 6610, jest to dość fajna, dość dobra maszynka. Tutaj widzimy, do końca tej działki będę robił, to jest te 5,80 hektara. Momencik, odwrócę się i już wychodzę. Plan jest taki, żeby jutro tutaj zasiać Przężytojarę. No ale o siebie nie chcę tutaj w tym momencie akurat może mówić. Już wychodzę. A więc tak, no jest pod słońce, ale chyba będzie coś widać. Wiadomo, John Deere. Maszyna, zaraz przejdę z tamtej strony. Ta maszyna do uprawy bezorkowej, uprawy uproszczonej, to jest czeski sprzęt marki Farmet, model GX300. Chyba DN jeszcze ma końcówkę, nie jestem pewien. Maszyna no nie wygląda super, ona jest z 2000 roku, ja ją kupiłem używaną, jak większość maszyn w moim gospodarstwie. Co tutaj, no może od tyłu. Od tyłu wiadomo, wał rurowy, talerze, które mają za zadanie równać, tak, i zagarniać rowki. No i oczywiście grządziele. Grządziele na sprężynach, dość fajnie to pracuje na kamieniach. Co do grządzieli, to jest 3-metrowa maszyna, grządzieli jest 7. No i tu wiadomo, te nowsze, mądrzejsze maszyny mają 10, tak, najczęściej grządzieli. No ale wiadomo, to się też wiąże z koniecznością ciągnika większej mocy, tak, do współpracy z taką maszyną. Ten John Deere 6610 to ma 115 koni, więc tutaj no nie możemy też cudów wymagać. Uważam, że ta maszyna akurat tutaj w takiej uprawie, jak dzisiaj robię, to nie ma co robić, ale gdzieś tam jak jest sucha jesień, tak, na glinie, jak są jakieś górki, to tak optymalna maszyna, bym powiedział. Tutaj przeszedłem na tą część działki, którą już przejechałem. Spróbuję zbliżyć. Widzimy tutaj, pokażę ręką, tutaj są takie rowki, tak? Po tych grządzielach. No nie jest idealnie przykryte. Są delikatne rowki i to jest, uważam, minus taki tej maszyny. Jeżeli chcemy zrobić dość płytko, starałem się zrobić jak najpłycej tutaj, no to rzeczywiście pole nie jest jak po agregacie uprawowo-siewnym, tak? Jest fajnie materiał wymieszany, ale jakieś rowki są. No ale z tym, że to nie jest pierwszy raz, jak tak robiłem, jak się uda. Plan jest taki, żeby jutro tu przyjechać, zasiać siewnik talerzowy, więc potem no jakoś tam fajnie to się wyrównuje, wschody są fajne, ale o siebie to jak będę siał, tak, powiem coś więcej. No i co tutaj mogę powiedzieć? Co do maszyny, no ktoś powie, że uprawa na głęboko, chociaż ta uprawa na głęboko to jest, powiedzmy, tak na dwa razy z tą głębokością. Tak naprawdę gdzieś tu robię na 15 do 17 cm. Jest to najpłycej, jak się dało ustawić, żeby te talerze równały po prostu, bo jak ustawię płycej, to niby grządziele, no wiadomo, płycej robią, tak, maszyna się opiera na wale, ale talerze są wtedy w górze. I to jest wtedy problem. Dlaczego nie głębiej? Oczywiście, żeby nie przesuszać gleby. No i tutaj jest też taki problem, który tak naprawdę, jak teraz robię pierwszą uprawkę, to dziś zauważyłem, na jaką jest skalę. Tu jest dość duży problem z perzem na tej działce i widzę, że tutaj będę miał z tym zabawę. No oczywiście teraz na ten moment nic nie jestem w stanie zrobić z perzem, dopiero po żniwach. No ale jeżeli jest perz, to już w ogóle, no jaką inną maszynę mogłem użyć? Wiadomo, że pług odpada, bo raz, że nawet go no nie używam od 3 lat, dwa, że porządnego nie mam, obrotowego, a trzy, że no to jaka inna maszyna, no talerzówka wiadomo, że też odpada, skoro jest pesz, tak? No i tutaj
Tutaj ogólnie ta działka była zrobiona gruberem jesienią. Po zbiorze tu część nawet była niezebrana ubinusom. Takie widać, że poprzednia osoba, która to robiła, to mu się pchało, tak pościągał takie hałdy miejscami. No ale teraz to ładnie przegniło. No i jakoś to się ładnie w miarę miesza. Co do maszyny, jeśli będą jakieś pytania do tego besorkowca, to pytajcie w komentarzach. No chętnie odpowiem, tak, jeśli będą jakieś zapytania. Uważam, że jest to maszyna prosta, ale w sumie spełnia swoją rolę. No wiadomo, ktoś powie, że za mało jest tych grządzieli, bo tylko 7. Ale no nie wiem, no może i tak jest, ale jakoś tam daje radę, powiem tak. No w miarę na te moje ziemie, w miarę to spulchnia, w miarę miesza, nie jest to jakieś tam... Nie jest to jakaś tragedia, tak? Po tej maszynie. Już wsiadam, zacznę jechać. Uważam, że... Powiem tak, maszyna była kupiona, używana od znajomego za tam niewielkie pieniądze. Znajomy też bawi się w uprawę besorkową, ale kupił większy agregat, rał taki ciągany. No i to miał do sprzedania. I właśnie 3 lata temu, jakoś tak w sumie można powiedzieć, że troszkę przypadkowo, kupiłem tą maszynę. No i tak zaczęła się moja przygoda z uprawą uproszczoną. Latam sobie gdzieś tutaj w granicach, nie wiem czy coś będzie widać, 10 na godzinę. Bieg D, półbieg, no półbiegami to trochę mieszam, bo tam jest jedno miejsce, gdzie jest troszkę mokrzej. No to tam zwalam mu, no różnie, trzeci, czwarty półbieg, tam do drugiego zwalam. Co tutaj można powiedzieć? No nie wiem czy to będzie widać, pewnie nie będzie widać, ale jest tutaj sporo tego peżu właśnie na tej najsłabszej ziemi, tu gdzie teraz robię na piasku. No i co? No i na pewno, no... No powiem tak, tutaj w tym regionie, w tej okolicy wielu gospodarzy zmaga się z peżem. Wiadomo, że dzisiaj pesz nie jest jakimś wielkim problemem, bo mamy zarówno duży wybór środków, którymi możemy walczyć z peżem, a dwa, że przede wszystkim mądra uprawa, tak? I płodozmian. Może najważniejsze to płodozmian. Tu jest, że tak powiem, pies pogrzebany, bo większość tu w mojej okolicy gospodarstw uprawia zboże po zbożach, jak to się mówi, żyto po życie, całe życie. I tutaj bez żadnego przecięcia tej monokultury, no i wiadomo, no jak to wpływa, tak? Zresztą no to nie tylko kwestia peżu, bo to jest głęboki i szeroki temat, tak? Tu można o tym pracę magisterską napisać, ale to już jest inna kwestia. W każdym razie, no tu za chwilkę, nie wiem czy to będzie widać, przed tymi wierzbami jest takie delikatne zadolenie. Tu w jednym miejscu miałem taki problem, no problem, ale zaczął mi się gdzieś tam delikatnie topić ciągnik, ale przeszedł. No są tu takie miejsca, takie kurzawki na tym polu. Ogólnie jest sucho, a nawet bardzo sucho, ale jest kilka takich zadoleń, gdzie no na pewno w mokrych latach to tutaj będzie duży problem, tak? No i tutaj właśnie wjechałem, już czuję jak koła zaczynają mielić, ale no idzie, nie ma co narzekać, tak, żeby zawsze tylko tak szło. Ogólnie, nie wiem, telefon, kamera w telefonie pewnie tego nie odda, ale tu jest taki ostry spadek, z górki zaraz będziemy jechać. No i jadąc pod górę, tam z lewej strony, gdzie zaczynałem, z mojej lewej teraz, jest glina, także no, na tej glince jest twardo, miał co pociągnąć, nie powiem, że nie. Ogólnie chyba tyle, co chciałem powiedzieć, tak jak mówię, jutro tu jest planowany siew pszenżyta. Koło domu po burakach planuję zasiać jęczmień. No i pewnie jak tam będę siał ten jęczmień, to może coś z tego siewu jęczmienia. Powiem o odmianie, o ilości wysiewu. Pokażę też siewnik talerzowy, który posiadam, który użytkuję. Także chyba tyle, co chciałem na ten moment powiedzieć. Także jeżeli są jakieś pytania, piszcie w komentarzach. No i zachęcam do subskrybowania kanału. Cieszę się, że tych subów fajnie tam w dość fajnym tempie przybywa. Także na pewno zachęca to do nagrywania i cieszę, że są odbiorcy, tak, którzy oglądają te filmiki. Także trzymajcie się, na razie i cześć!